Witam Was tutaj, cześć, tam Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 przy zaporze. Jaki piękny widok tutaj mamy na nasze miasteczko. Dziś się trochę przy nim pokręcimy. No, w końcu o to chodzi w tej serii. I nie tylko. Dziś na pewno trochę pokręcimy. Dawno nie było odcinka, ogólnie odcinków jest dużo mniej. Tak jak mówiłem, w następnym tygodniu, nie w tym najbliższym, tylko w kolejnym tygodniu już odcinki powinny wrócić do normy. I powinno to wszystko się już normalnie rozkładać. A teraz póki co jest jak jest. Ale jest dobrze, bo coraz więcej naszych ludzi przychodzi. Jak dobijemy do 200 subskrypcji, to dobijemy też do ciekawej rzeczy. Ale to oczywiście jak naprawdę do tego dojdziemy. Więc na razie nic nie spoilerujemy. Tak, tutaj się powoli zaczyna coś budować. Prądu wy jeszcze sobie nie dociągnęliście. Ale no, to już sobie sami dociągniecie. Na pewno co się chce budować, to jest przemysł, a my przemysłem, no ostatnio dużo nie kręciliśmy, to jest pewne. No ale tak, na pewno po pierwsze woda, tylko tak, bo woda by musiała się chcieć rozbudować, a nie tak, że ja klikam, a to się nie robi. Ojejku, ale dawno też w ogóle nie gram z T-Scanners. Ja nie mogę, normalnie jakimś odwyku już ostatnio jestem. Dobra, no tak, tutaj jest to całkiem ładnie wykorzystywane. Tutaj jest trochę jeszcze, dobra, to zaraz sobie weźmiemy. Tutaj nie ma, ale tutaj od tej drogi można by sobie w sobie odbić. I tutaj pociągnąć co to i owo. W sensie, wiemy co, oczywiście, ale... Dobra, tak, dawaj to też wyrzuć, żeby nie było. I lecimy sobie. Teraz tak, zobaczymy czy ja tutaj dobrze to ustawię, dobrze. Na początek jest dobrze. Swoją drogą, tylko wam tak powiem, nie to, że ja komuś tutaj pomagam i że ja tutaj robię jakieś sponsorowane odcinki, ale no wszyscy wiemy, że gramy na PlayStation, czyli poniekąd to już jest sponsorowane, ale dobra, tak czy siak. Nie wiem czy wiecie, bo może nie wiecie, w ostatni czwartek, nie w środę, w czwartek, rozumiesz, otworzyła się nowa galeria handlowa w Warszawie, nazywa się Galeria Młociny. Podobno największa w Europie, ale dla mnie i tak największą i najlepszą jest rzeczywiście Galeria Północna. Bo tam można poddychać, pojechać do Termin poddychać. Tak czy siak, jedną rzecz mi się udało faktycznie zrobić, to promocje. Może promocje w sklepach typu MediaMarkt i tego typu nie są jakieś rzucające na kolana, ale... Ty sobie już jest tanie, to jest motorek. Ale jak sobie pójdziemy do takiego magicznego sklepu o nazwie Sony Center, nie wiem czy kojarzycie, ja kojarzę, no bo jednak tam kupuję dosyć dużo rzeczy co jakiś czas, ale to jest najbliższy mój sklep z nie wiadomo oczywiście przyczyn. Tak czy siak, są w nim sklep promocje do 50%, nie na wszystko oczywiście, nawet na rzeczy, na telewizor jest do 30, na pozostałe sprzęty do 50. No i powiem wam, że jak na coś czekacie od Sony, co chcielibyście sobie kupić, no to nie ma lepszego. Bo jak, gdyby nie to, że faktycznie się zastanawiam jeszcze, jaki chcę aparat sobie kupić, to nie? Mogliście to zauważyć, że się zastanawiam. Nie to, że gadam o tym w każdym odcinku. Zwłaszcza w serii właśnie z tej. Ale no, jak macie coś, co chcielibyście faktycznie kupić i jest to Sony i tak dalej, to... To było dziwne, że to było źle. To serdecznie polecam właśnie, żebyście się tym zainteresowali, bo promocje, no, na aparaty niektóre to jest minus 800. Ja wiem, że przy niektórych aparatach to faktycznie jest nic, jak kosztuje tam, no, trochę więcej, ale tak czy siak, rzadko się promocje aż tak piękne zdarzają na niektóre rzeczy, a przypominam tylko, że niektóre aparaty, na przykład, tak tylko powiem, taka anegdota, są tylko w Sony sprzedawane, czy obiektywy. Więc przemyślcie to, co ja wam teraz powiedziałem. I to nie była rzecz, żeby nie było żadna reklama, tylko po prostu mówię, bo ja sam się zastanawiam nad paroma rzeczami przez tą promocję. Dobra, tak, tutaj chyba całkiem dobrze już to się kręci. Tu jest ten park. Tym parczusiem się już to nie zajmowaliśmy i może tak już nie pozostanie. Mamy też dzielnicę biurową do wybudowania, ale na razie jeszcze się nie zaczęliśmy nią bawić. Ta dzielnica będzie oczywiście, żeby nie było IT, bo jak żeby inaczej. I kolejna rzecz, jaką trzeba zrobić, i tą rzecz trzeba rzecz jasno zrobić teraz. Teraz, w tym momencie już. A mianowicie, tutaj się robi pewien kodaczek. Jak to może jest ślepy, ale tak czy siak, jeżeli nie jesteś ślepy człowieku, załóżmy, że tak jest,
No to zauważysz, że tu faktycznie zaczął się robić całkiem zmasowany korek. No i dzięki przez taką smutną rzecz trzeba będzie wyburzyć na chwilę tutaj kolej naszą linową i spuścić tutaj to w dół. Właśnie się jeszcze zastanawiam, czy tutaj jest sens puszczać bombaje w dół? Chyba nie. Nie puszczajmy. Dobra, no i tu sobie zainstalujemy coś takiego, co się nazywa rondo. Tylko to rondo będzie rzeczywiście jakieś jeszcze bardziej upośledzone niż wszystko w City Skylines, ale mniejsza z tym. Dobra, na razie buduję gdzieś tutaj, dotąd. I w sumie to nie jest aż taki głupi pomysł. Bo teraz sobie pomyślałem, że w sumie to nie musimy nawet ronda zainstalować. Tylko wystarczy, że od tego miejsca zrobimy sobie bardzo kulturalny dojazd normalną drogą. W sensie, no właśnie, w sensie, że tu sobie zrobimy dojazd. Czekaj. No powiedzmy jakiś taki. Później sobie zrobimy. Dobra, później to nie wiem, co sobie zrobimy właściwie. Dobra, zrób jak najniżej się da, bez żadnych tutaj górek mi. Okej, dobra. Później zrobimy sobie tu taki dojazd. No i do tego miejsca już będzie dojeżdżać normalna autostrada. Tak, bo tutaj jakieś budynki też zaraz będziemy montowywać, dlatego tutaj tak wszystko montowywuję. No nie wiem, zaraz zobaczymy. No w teorii to może trochę zacząć lepiej na pewno działać. Tylko trzeba tu powyrzucać te wszystkie skrzyżowania. I tu jest autobusik właśnie, tutaj są te rzeczy, które wyrzuciłem przed chwilą, bo pomyślałem sobie, a to podłączymy to z tą górą. Ale nie będziemy tego łączyć, bo wtedy jeszcze to bardziej będzie gorzej działać. Dobra, i przystanek ten autobusowy. Dobra, niech już będzie tu, gdzie jest. Tylko żebyśmy tu dorzucili ten handel, gdzie był, żeby był. I żeby było go więcej też przy okazji. Tutaj, wszędzie się budujcie, dobra? I tak, i tu była ta nasza ścieżka nadowodowa. Raczej, nie wiem jak to nazwać po ludzku, ale wiecie o co chodzi. Tak, i tą kolejkę, już widzicie, ja to nazywam rzeczy po imieniu. Tą kolejkę trzeba jakoś tutaj podłączyć do góry, żeby to wjechało. Nie wiem jak to zrobimy jeszcze, ale dobra. Okej, dobra. Tak to zrobimy. Tutaj widzisz dosyć wysoko do góry. A tutaj już będziesz mieć zjeździk. Zjaździk raczej. No, proszę bardzo, dobra, całkiem nieźle tutaj to jeździ. Słuchaj, też widzę, że tutaj dosyć dużo ludzi czeka na te autobusy. No cóż. I dosyć dużo tutaj zawraca też, nie wiadomo przyczyn. A tak akurat to ja już nie rozumiem, czemu wy tutaj wszyscy zawracacie. Chyba się pogubili trochę. Chyba tak. Chyba tutaj mają jeszcze jakiegoś buga. Ale dobra, miejmy nadzieję, jak będą problemy, to tutaj zainstalujemy faktycznie te rondo. Więc do tego, żeby tutaj nic nie kręcić tym, to jeszcze nie będę tutaj kręcić. A, więc wiem, co jest jeszcze nie tak. Nasza kolej linowa jest niepodłączona. I pytanie, czy to ona się podłączy teraz tutaj bezproblemowo. Dlatego się właśnie obawiałem. Ajajaj. No dobra. Coś z tym trzeba zrobić, bo to mi się nie podoba. Chyba wiem, jaki jest problem. To jest wszystko zbyt blisko siebie. Dobra. No tak, musimy chyba przesunąć ten nasz zacny budynek o jedną kratkę w dół. W sensie w bok. To nie znaczy, że w dół. Później podłączmy to sobie z tym. Już będzie się dało. Tylko trzeba zrobić jeden słup z tej pośrodku. No ale dobra, no już nie będziecie jechać po prostu cały czas w powietrzu, tylko kawałek. I stąd zrobimy sobie dojazd do tego miejsca już. Dobra, sądzę, że tak będzie dobrze. Znaczy, najważniejsze to, żeby to działało, tak? Tak, i tutaj to my je też zmienimy, bo tutaj jest aktualnie ta droga taka mała, bidzi bidzi. Bidzi bidzi, jak ja to właśnie teraz nazywałem. My tą drogę zmienimy, żeby ona aż taka bidzi bidzi nie była. Tak, my tutaj zróbmy w sumie taki zakręt. O. I tu będzie normalna aleja się tutaj ciągnąć. Z tym, że tutaj ta nasza kolej linowa będzie trochę musiała się zmienić. Dobra, na razie sobie zrobimy dojazd do tego miejsca, gdzie ta droga jakoś będzie się miała, musi się podłączyć. Ja już tutaj tak budowałem, żeby się ona tutaj podłączyła. O, dokładnie. I do tego miejsca będzie dojeżdżać autostrada. Tak, bo tu się straszne kotki zaczęły robić ostatnio. Z niewiadomych przyczyn, tak jak mówiłem.
i tutaj wyrzuć to i dajmy naszą kolej i nam, żeby się tutaj normalnie jeździła. No tak jak myślałem, teraz tutaj tak po ludzku nie pójdzie od razu. Podciągnijmy trochę, o, już zaczynam czuć pizzę, bo dzisiaj jem pizzę. Dama. No i dajmy, abyście się tutaj, czekaj, tą dzielnicę pociągnijmy tutaj jeszcze do tego miejsca. Dobra, pociągnięte. Aby się tutaj mogliście budować, nie znikać, to też jest ważne. Dobrze, to tak, wy tutaj już działacie. Przemysł nasz też już się tam zadowolił całkiem nieźle tym całym wszystkim. Mamy forcy dużo pod ostatkiem, więc możemy jeszcze wam obniżyć trochę tego. I luknijmy sobie, jak tam nasza edukacja się miewa. No średnio bym powiedział, bywało lepiej. To postawmy z jedną podstawówkę tutaj u was. To już dobrze. I uniwersytet jakiś, nie wiem, skąd mamy. A, no tak, postawiliśmy się też uniwersytet. No bo, no i do uniwersytetu to dużo, dużo ludzi tutaj jeździ. No i właśnie, o wilku mowa. A mianowicie, mamy teraz tą dzielnicę tutaj na dole, tą niezainstalowaną. I tutaj jednej rzeczy nie ma jeszcze. Tą rzeczą jest kolej linowa. Nie wiem, jak my ją tutaj montujemy, ale ona tutaj musi być. Dałoby się ją tu wmontować do środka. I osoby, które mnie znają, wybaczcie za przesadę, już wiedzą, że ją tu wmontujemy. Ja sobie nie pozwolę, żeby jej tutaj nie było teraz. Jak dowiedziałem się, że da się to zrobić, no to... To jeszcze głupie pytanie, czemu tego nie zrobię. Dobra. No tak, nie będziemy się bawić w... Zobacz, co jest w dzielnicy, bo to ja wiem, co jest w dzielnicy. Tylko tak, wyłącz to i to, wyłącz wszystko. Dobra. Spróbujmy to postawić. Mogę to jeszcze podciągnąć tam trochę jeszcze dalej. Świetnie. Tak, tutaj zrobimy to tą dziwną metodą, czyli wyknąć tą ulicę. I teraz, ponieważ ty tutaj będziesz się źle chciał postawić. Bo nie, no, trochę przesadziłem jednak. To też fakt. Bo normalnie tak cię puszczałem, a po prostu zrobimy od ciebie. Nie. Ja chcę tutaj, żeby ona tutaj ładnie prosto weszła. Spróbujmy teraz. No, prawie perfecto mobile, ale dobra. Ale lepiej nie będzie. Chociaż możemy w sumie nawet zrobić lepiej. Po prostu wystarczy, że zrobimy tutaj kawałek tego. I dociągniemy do tego. Tylko czekaj, ja się przesunę trochę w bok. Dobra, poczekaj. Dociągnij tą drogę na maksa pod to i zrób... Nie, bo się nie może się podłączyć, to jest. To jest właśnie najtrudniejsze, to się nie może podłączyć. Czekaj. O, to jest max wjazd w tą stronę. Dobra, i zobaczmy, czy teraz się przesuniesz. Przesuniesz się i idealnie jest. Dobra, teraz tylko trzeba naprawić autostrady i będzie teoretycznie połowa zabawy zrobiona, żeby nie było. To jest będzie połowa zrobiona. Ponieważ... my tu musimy jeszcze... Dobra, to tak rzeczywiście. To nam tutaj trochę będzie wyjeżdżać. Zjazd tutaj będzie dojazd. Później stan będzie... no to tak. Te rondo jest takie trochę dziwne. Tak teraz jak patrzę sobie tutaj. No tak, nawet nie tak trochę, ale dobra. Stąd tutaj trzeba będzie to jakoś podłączyć, no właśnie. Czyli trzeba to jeszcze wydłużyć. Później stąd to tu. Stąd te podłączenie do tego. Albo po drugie, no bo tu musimy zrobić koniecznie podłączenie. A tutaj przy okazji mamy dwa w jednym już. Zrób jeszcze raz to. Tu dotąd. I spróbuj to podłączyć tutaj. Okej, dobra, to jest zrobione. Teraz najtrudniejsza rzecz, a mianowicie... Trzeba tu montować bardzo krótki kawałek drogi. Dlatego może się przydać nawet to. Wiecie, po co to jest ta droga? Jak nie wiecie, to wam zaraz powiem. Ten kawałek drogi jest tylko po to, aby ten budynek działał, bo on musi być podłączony do drogi. Nieważne po co, bo właściwie to ja też w sumie nie będę już wiedzieć za chwilę po co, ale musi być. Dobra. Zrobimy na sposób, bo tutaj to musi być miejsce podłączone. To jest bardzo smutne, ale trudno. I jednak to się przyda.
Tak, bo inaczej bez tego i tak w ogóle tego nie wbudujemy tam, gdzie bym chciał. Nie wjedziemy prosto w to, ale i tak jest dobrze. I stąd byśmy musieli to po prostu podłączyć. Dobra, i tutaj zmień kierunki. No, powiem wam, że teoretycznie, czekaj, czy tutaj to będzie się budować, Zabiliśmy to. Tylko teraz tak, wyburzamy to, to i to. Ta kolej linowa to jest jakieś, nie wiadomo co tutaj właściwie już jest. I... O Boże. Dobra, zaraz to jakoś będzie trzeba przestawić ten tunel. Nie no, bo to będzie zbyt pięknie wchodzić teraz. Tutaj jest idealny przejazd. Co? Okej, no to jak tak wysoko tutaj pójdziesz... Czemu tutaj tunel jak nie wejdziesz już normalnie po ludzku? No dobra, nie wiem, nie interesuję się tym. Ważne, żeby to tak się podłączyło. No dobra, tak już tutaj tak idziesz, to podagaj, to sobie dajmy, żeby tutaj raz, dwa. O! I tutaj po prostu zrobimy sobie dojazd, tylko wyłącz to i spróbujemy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Podłącz i podłącz. To zrobione. Mamy to zrobione, naprawdę to nie jest... No, widzicie ile czasu to zajęło, tak? Ale celu święto środki, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, tutaj no niestety będą się robić korki. Ale tutaj jakąś komunikację trzeba będzie jeszcze inną zainwestować na pewno. Tak, bo ja się zaczynam zastanawiać, czy to się takie korki nie zaczynają robić od tego korku, żeby tutaj wjechać na rondo. Bo jednak tamy nie powiększymy i to jest nasz... największy problem, albo chociaż jeden z większych. Co? Dobra, no i tak, trzeba tutaj jeszcze zrobić jedną rzecz. Bo to, że sobie to tak postawimy, to... Oczywiście, możemy się już cieszyć. Ale bądźmy... Jak mam być z wami szczery, to ja się nie będę cieszyć, dopóki to nie będzie działać, a to aktualnie nie działa. No i żeby zrobić, żeby to działało, trzeba właśnie zrobić tutaj coś takiego. Czekaj, tutaj pewnie będzie droga jechać na jakaś tam do góry. Nie, no tu jest trochę stramo to rzeczywiście. W sumie jak tutaj nic nie będzie iść do góry, ani w jedną, ani w drugą, po prostu zrobimy sobie tutaj kładkę. Powiedzmy, że dotąd. Później tu i tutaj w dół. Jakby się udało zjechać na maksa, to byłoby idealnie. Idealnie. Też bardzo. Czy to jeszcze tą... Nie no, to jest trochę przykrótki kawałek drogi, żeby to ulepszyć. No dokładnie. Ale tak czy siak jest idealnie. Perfecto, mobil. Tak. Naprawdę. Całkiem nieźle nam się tutaj udało to wszystko wcisnąć. No, tutaj jeszcze możemy to sobie trochę... Tak, bo tu jest ten jeszcze zjazd pełnego autostradowego. O którym trochę zapomniałem, że powiem, przyznam się bez bicia, trochę zapomniałem o tym. No i korki to tutaj są naprawdę całkiem duże niestety, nawet bez tych świateł. Zainstalujmy tutaj, czekaj, bo tutaj... Tu możemy zainstalować na tym kawałku aż 3 pasy właściwie. Tutaj... Dobra, zróbmy tutaj z tego autostradę w sumie. Tylko tu się źle zrobiliśmy to w złej kolejności, teraz tutaj to wywaliło. Aha. Okej, dobra. Ale ty... Nie. Czekaj, czy teraz ty będziesz... To też tak zrobić. No dobra. Dobra, rozumiem, mamy problem. Dobra, tak poszło. I stąd też tak masz pójść. Dobra, świetnie, poszło. Budynki tutaj proszę zostać. Natomiast nasza woda, która tutaj była, o dokładnie, jest niedociągnięta, więc dociągnijmy ją, proszę bardzo. Dobra, to zrobione. I tutaj światła. Dobra. To tak, ta całkiem nieźle idzie. No, więc 3 pasy, no więcej wam tutaj nie zainstalujemy. Ewentualnie może później tutaj jakąś autostradę wam przerzucimy czy coś, ale... Ale i tak. Ło, panie! Fire mamy tutaj. Dobra, w ogóle też muszę skończyć. Znaczy, chwileczkę sobie zrobić z przerwę. Ja jako ja. I tu widzę, że też autostrada się zaczyna podkrować. Ale fire mamy i to mi się mało podoba. Bo jak sobie pomyślę, że helikoptery najbliższe... Czy mamy w ogóle helikoptery?
Możliwe, że ich nie mamy nawet. To jest naprawdę bardzo możliwe, że nie mamy helikopterów żadnych zainstalowanych w tym mieście. No ma, zróbmy sobie tutaj właśnie bazę helikopterów. Tak, od tego. Ciach, ciach, dobra. I baza helikopterów gaśniczych. Ciach. Dobra, lecić. Lecić. Lećcie. No, miejmy nadzieję, że to ugaszą, bo to naprawdę całkiem dużo tego jest. Natomiast tutaj tą autostradę zaraz przebudujemy na trochę większe, bo się tu zaczęło trochę korykować. W sumie nawet właściwie nie wiem zbytnio, gdzie one się korkują. Tu już przyspieszają. Tu! Dobra, to przebudujemy to po prostu ten gwiazd, bo on trochę korkuje. A tak poza tym to wy potrzebujecie prądoru i wody. Wodę ją podciągniemy całkiem szybko. Natomiast prądor to poczekaj stąd, tu. I do tego dociągnij. Dobra. Miejmy nadzieję, że będzie to działać. I tylko luknę, czy tutaj już ten prąd możemy... No ja bardzo nie lubię, jak duży tutaj siedzą i się marnują. Nie są potrzebne. No. No. Czy ktoś już korzysta z tego? No tak, no muszą tylko, bo inaczej nie mogą do tego dojść. 4 osoby póki co. No, ale tutaj będzie tego więcej korzystać później. Aktualnie tutaj jest mały ruch. Dobra, przerwa, zaraz wracamy do ciągu dalszego. Dobrze, lecimy dalej, zrobię pizzę, więc mogę już wrzucać spokojnie do nagrywania. Tak, ludzie się powolitku pojawiają. Tu się to jak paliło, tak pali. No będziemy dzisiaj szli na pewno tutaj dalej. Helikoptery już są w toku. To jest dobrze. Natomiast niedobrze jest to, co się dzieje tutaj na tej autostradzie. I tym mieliśmy się teraz zająć, z tego co pamiętam. Więc tak, jeszcze możemy to... Nie wiem, czy nam się tutaj uda to przerzucić. Nie, tutaj nie. Dobra, najpierw to przerzucimy tutaj. Po czym wywalimy to. Tą drogę. Dobra. Nie marudźcie ludzie. Tutaj nie macie drogi niby. Bo zaraz ją będziecie tutaj mieli. I tu będzie to jechać sobie jak jechało. Tylko, że raz, dwa, trzy, cztery. O, dokładnie, wjedziesz sobie tutaj do góry. Chociaż nie, takie, bo tutaj będzie zaraz tę drogę się tutaj ciągnąć. To nie możemy tutaj aż takiego ładnie pociągnąć. Weź tutaj się z tym dogadaj. Chyba to jest to. Ale nie dam ręki uciec. Dobra, tak czy siak. Raz, dwa, trzy. Cztery. Dobra, tutaj nie wjedziemy. Do góry nie wjedziemy. Zjedziemy po prostu w dół. No to jest nawet logiczne, że tutaj powinniśmy zjechać w dół, ale bez przesady, że tutaj takie logiczne jest wszystko. Dobrze, tutaj będzie później zjazd w dół, w sensie tutaj. Tu będzie zjazd z tej strony. Będzie. Dobra, proszę bardzo. I po drugiej stronie będzie to samo. W sensie, jeżeli nam się uda, będzie to samo. Więc stąd będzie przejazd tutaj. I tu byśmy się postarali zrobić wyjazd. Chociaż to może nie być takie łatwe w sumie. Dobra, to skoro tutaj będzie problem z wyjazdem, co jest nawet w teorii logiczne, bo to jest w końcu pod górkę, to sobie po prostu zmienię do jazdy tego. I tak samo stąd, tu, akurat tutaj to już w ogóle jest pod górkę. Dobra. Dociągnijmy sobie trochę tą drogę i w ogóle ją ulepszmy do autostrady. To będzie jeszcze szybciej to działać. Czekaj, nie, od dołu. Przyciągnij te dotąd i stąd będziesz mieć dojazd ty dotąd i ty dotąd i zmieniamy kierunki i teraz teoretycznie będzie to już dobrze działać. Natomiast żeby nie było, że nasze śmieci nie będą mogły teraz tutaj jeździć normalnie po ludzku, oczywiście, że śmieci tutaj sobie zainstalujemy tutaj na górze. Daj tutaj nasze wysypisko, wypad, ciach tutaj. Tak, bo one nie mogą być zbyt blisko ludzi, więc zainstalujemy sobie je tutaj dokładnie. I tu po środku, nie. Trzeba zrobić zjazd w dół jeszcze. No ale na razie taki zwykły jakiś po prostu dojazd, żeby oni tutaj mogli się podłączyć. O, proszę bardzo. Prąd. Trzeba dociągnąć do was, jak zawsze. Macie prąd i wodę dociągniemy do was. A, nawet nie trzeba. Świetnie, dobra, to jest zrobione. Tu się niestety pospalało, tu jest dużo rzeczy. O, poszło właśnie z dymem.
No to nasza jednostka tutaj ratunkowa będzie wysyłać teraz helikoptery. No, już są trzy, bardzo dobrze. Zada pojazdów, no bo nie mają jak tutaj dotrzeć właściwie, więc no tak, tak to jest. Zaraz parkowy właśnie płonie, no wszystko niestety tutaj płonie. Już tutaj się wszystko spaliło, tu się zatrzymało. No tak, bo tu mogą teoretycznie nie przejść przez tą naszą kolej linową, która tutaj to dosyć ładnie odcięła to. Bardzo dobrze. Dobra, dalej kontynuując, tutaj sobie zainstalujemy naszą kolej właśnie linową. Z tym, że tutaj będzie problem. No, nawet aż takiego nie będzie dużego problemu. O, proszę bardzo, tu sobie będziesz przejeżdżać dalej, bo ta kolej linowa właśnie taki ma tutaj swój cel, bo on zjeżdża tutaj jeszcze i jeszcze dalej. I tak, bo ja pamiętam, jeżeli dobrze pamiętam, tak, jedna kolej linowa jedzie sobie tu i tu i tu przejeżdża. Dobrze, to tam pamiętam dobrze. I jest druga, która jedzie tu. A, i ona tutaj dojeżdża. A, to spokojnie, jeszcze daleko do niej. Dobra, tak, bo się zastanawiam, czy to nie będzie zaraz jakiejś kolejnej kolei linowej, która będzie tutaj przejeżdżać, a to po prostu zbyt dużo my ich nie inwestowaliśmy, tak normalnie. A może zainwestujemy, nie wiem, zobaczymy. We will see what we can do. Natomiast w sumie jedna kolej linowa, która faktycznie by się przydała, byłaby gdzieś tutaj. No. Ja nawet sobie tutaj wjechała, czekaj, tu byśmy dali jej stację na górze. Tylko jakby mi tutaj to ładnie jakoś weszło. Okej, dobra, tutaj się próbujesz do tej drogi przestawić, to jak ją wyburzymy, to nie będziesz mógł się do niej postawić. Ha, to się robi na sposób, co nie? Wystarczy wyburzyć drogę, której chcesz się dociągnąć i nie będzie problemu. Dobra, tu będzie ta stacja. Swoją drogą teraz tak zobaczymy, jak ją my tutaj pięknie postawiliśmy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Teoretycznie, teoretyczne. Czy my tu, czekaj, czy my możemy w ogóle stąd pociągnąć? Nie, dobra. Dobra, no ale tak, ale osoby, które znają i wiedzą, jak, o co tutaj chodzi, po prostu tutaj ta kolejka będzie jechać inaczej niż normalnie. No ale dobra, tak czy siak. Tak, bo tutaj w ogóle ten autobus jakoś tak skręca. Nie chciałbym go zbytnio stąd wyrzucać. I też są straszne lagi. Dobra, to tak, postawmy sobie tutaj standardowo naszą stację naszej kolei linowej. Jedna będzie tu. O, dokładnie, proszę bardzo. I drugi problem jest to tu. Czyli jeżeli teraz będzie mi już to chciało pójść, nie, jeszcze nie. Dobra, to wywalimy jeszcze tą część. I tak, stąd. Tutaj sobie podciągnijmy słup trochę do góry. Z tego, co mi się właśnie kojarzy, to tutaj spokojnie możemy tak to przejechać, co się podłączy po prostu. Dobra, dobrze jest. I teraz tak, tu na maksa w bok. I jak najszybciej, żeby tutaj to po prostu już zjechało tędy. Dobra, to jest chyba to. Dobra, świetnie. I stąd dociągnę tu i tu. No i dokładnie, widzicie. Jest dokładnie tak samo jak przed chwilą było, tylko trzeba było po prostu wszystko poprzestawiać, żeby oni myśleli, że to będzie już działać. No i stąd będzie właśnie, tak jak możemy się domyślać, przejazd na drugą stronę. A, bo to jest najniższy, jaki może być. No, bo to niech ci będzie... Nie, no, bo tutaj nie będziemy takiego niskiego montowywać. No i tu ta kolejka nasza linowa. Jakoś byśmy ją sobie tak montowali. W skrócie byśmy montowali tutaj stacyjkę, aby to przejeżdżało na drugą stronę. Tak, bo to będzie naprawdę wtedy już w ogóle odjechane. Dobra, tutaj sobie dojedziesz do tego miejsca. I stąd, gdzie to jest? Tutaj to jest. I stąd, tutaj... No dobra, już zróbmy sobie to gdzieś tutaj, będzie już niech będzie ten słup. Swoją w dniu, w którym się pojawia ten odcinek, są wybory. Więc nic nie będę mówić o kwestii politycznej. Tak, no bo nie wydobię się, żeby się wcześniej pojawił, więc... Więc tak to jakoś będzie. Że się pojawi w dniu wyborów. Dobra, tutaj na razie postawimy stację końcową, bo mogę kręcić coś dalej tutaj faktycznie, żeby tutaj nie wiadomo co i jak, cuda nie widy. Ale sądzę, że jeżeli po prostu tutaj zrobimy, żeby to przejeżdżało już, no coś tego typu, to już będzie całkiem nieźle.
Tylko trzeba będzie zainwestować tutaj w jednej ze stron. Tutaj. Jest jeden słup. Żeby to przyjechało całkowicie bez słupów. A nie. Trzeba to jeszcze dalej przerzucić. Czekaj, 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 czekaj. Wyłącz to. I teraz, bo ja chcę. Wiecie mniej więcej, ja już to mówiłem. Główne założenie tego scenariusza, według mnie przynajmniej, jest takie, aby dozbudować jak najbardziej to miasto. W sensie trzeba mieć 60 tysięcy, brakuje nam 20 tysięcy jeszcze ludzi i jesteśmy na minusie. To jest faktycznie minusem, ale dobra, ale zaraz tym się zajmiemy. A, możemy już budynki trochę budować. To jest bardzo dobra wiadomość. Świetnie. Oby tak dalej. O, jest już kolejny. Tak, helikopter stoi przy nim. O, ale się zadowolili. No i tak, rzecz tutaj, wy tu nie macie faktycznie, to może być policja. Więc zainwestujemy tutaj w policję. Jak będzie, tam gdzie będzie wolne miejsce, rzecz jasna, bo nie będziemy nikogo tutaj przecież stąd wyrzucać. I dalej, jak jest z edukacją? Bo wiem, że pojawił się ostatnio dodatek nowy o nazwie. No wiemy, o jakiej nazwie, tak? O, tutaj będzie w sumie druga podstawówka obok, to też nie będzie aż tak źle. Pojawił się campus dodatek. Może ci ludzie też o nim słyszeli i chcieliby jakąś nową komunikację czy coś, nie wiem. Nie wiem, nigdy nie wiadomo, tak? Dobra, i zobaczmy, płynnie jest tutaj jedzie. Dobrze, płynnie jedzie autostrada, bo nie chcę tutaj być zbytnio bez powodu inwestować w jakieś tutaj specjalne czy coś tam dojazdy. Jak jest tak, jak jest, to jest najlepiej. Więc proszę bardzo. Dobra, tutaj to dojeżdżę sobie spokojnie. Jak jest tutaj, bo tak, czekaj, tu właściwie ten prąd, ten drut też można wyburzyć. Bo oni mają podłączenie z innej strony. No. Bardzo dobrze. To się dobrze składa, bo ten drut mnie tu bardzo irytował. Dobrze, zobaczmy, czy ktoś z tego korzysta. Okej, okay, ludzie. Chciałem powiedzieć frajerze, ale już niech będzie. Jacyś ludzie tutaj podążają tą drogą. Czekaj, zróbmy sobie tutaj zakręcik. Okej. I tutaj, i. No dobra, niech ci będzie. Proszę bardzo, taki skromny zakręcik, żebyście mogli tutaj z dołu dojść, dochodzić tutaj i sobie jeździć. Dobrze. Korzystają. Tu korzystają, bo to jest dobry do nich, dla nich dojazd do metra, tak mi się wydaje. O, dokładnie, właśnie korzystają. Tak samo tutaj będą mogli też dojeżdżać do metra. No i a propos metra, tutaj ostatnia stacja metra była właśnie tutaj postawiona. Natomiast my ją sobie przyciągniemy, żeby tu faktycznie to dojeżdżało i zjeżdżało. I póki co nasza linia metra będzie się kończyć tutaj, czyli tuż pod tym przejściem, nie bez powodu, tak? Bo wiadomo, że dobrze, żeby ludzie mieli jak korzystać. No, ale sądzę, że jak tak mi tutaj zmienią, to nie będą przeszczęśliwi. Zwłaszcza nasz tutaj ten tutejszy handel, że będą mieli taką tutaj, że linię metra. Ja proponuję, może tutaj. Tak, bo na pewno stawiać pociągi, ale pociągów na dziś. Na dziś też nie mamy pieniędzy na pociągi, byśmy nawet chcieli tutaj montowywać. Ale handel chce się trochę rozwijać, więc to jest dobra wiadomość. W ogóle, które my tu mamy. Już dobra, jest czas odcinka, jest już na zakończenie właściwie. Czas już to jest taki, żeby to kończyć, ale dobra. Ale jeszcze jesteśmy tutaj, więc już nie będzie. Kolejna rzecz, która jest tutaj na pewno ciekawa, to jest krematoria i cmentarze. Tak, dokładnie, to jest jedna z moich większych problemów. Ja tego rzadko w to inwestuję, a to jednak jest dosyć ważne. Tak, i drugą rzeczą jest ciekawe, że ta część miasta nie ma też w ogóle żadnej swojej własnej komunikacji poza tym Bambajem. I chyba autobus mają, ale metra nie mają jeszcze. Tak, i może tak nie pozostajemy i może im tu później jakieś ciągi podciągniemy czy coś. Dobrze, no i tak, czy my możemy. Nie, nie to. Czy my możemy kupić jakiś kawałek ziemi? Możemy. Czy tutaj są ciamciągi? Tu są ciamciągi. Się zastanówmy, czy tutaj będziemy aż tak daleko szli. Może i nie będziemy tędy szli aż tak daleko. Ale nie wiem, czemu byśmy mieli się ograniczać. Chociaż wiecie co? Tutaj nie. Tu są pociągi. A są dostępne dwa kawałki. Nie wiem, czy wy myślicie tak, jak ja myślę. Ale pójdźmy tutaj. Kupmy te dwa. A, nie mamy forsy na zakupy tego. Ale to jak będziemy mieli zaraz forsę, to kupimy ten.
Bo po pierwsze, ta dzielnica będzie się tutaj mogła dalej ciągnąć, a tutaj ona się bardzo ładnie ciągnęła. Zobacz, tutaj faktycznie ścieki teraz wlewamy, ale spokojnie. Ścieki będzie można wylewać może gdzieś tutaj. Jakoś pociągniemy się do tego, czyli trzeba będzie. O, jest. A nie, bo to będzie mogło się też wylewać do nas. No dobra. Coś z tymi ściekami trzeba będzie zrobić, ale wywalimy trochę, przestawimy to i sądzę, że będzie całkiem dobrze. Tak, bo tutaj też nie ma tej wody już właściwie, więc no cóż. Dobrze, ludzie się budują. Nie chciałbym już kończyć odcinka, bo chciałem jeszcze się zająć właśnie tą częścią i dać im tutaj tam jeszcze kawałek tej dzielnicy. Więc tak, daj to. Proszę bardzo. I stąd ta dzielnica chyba trochę zakręca, tak, dokładnie mi się wydaje. Chyba dobrze mi się nawet wydaje. O, dokładnie, tak sobie. Tak powolutku, ale jednak. Aha, i teraz weź tutaj się z tym dopasuj. Dobra, tutaj całkiem ładnie nawet dokręciło się. A najlepiej to jeżeli gdybyśmy wywalili to chyba. I tutaj nie, odtąd. I daj stąd tutaj kawałek prostej. A, bo tutaj to wchodzi w to. Dobra, to tak nie podłączymy tego. Musielibyśmy już kręcić gdzieś autostradą. Autostrada już tutaj postawiona wcześniej była pierwsza, więc nie kręćmy tym. W takim wypadku to pozostawmy tak jak jest. Stąd tutaj sobie dojazd, a stąd będzie dojazd tutaj. Dobra, i tutaj, czekaj, nie ta. A stąd tu będzie nasza droga i będziecie mogli sobie wybrać gdzie, co i jak bardzo chcecie jechać. Więc tak, tutaj nasza dzielnica się powiększy o kawałek i będziecie się tutaj handel nasz mógł budować, bo oni tutaj się, chyba z tego co mi się wydaje, całkiem ładnie handlują tą turystyką i nie tylko. Więc to jest dobra wiadomość. I tak, wydaje mi się, tak tylko troszeczkę, że jeżeli byśmy jednak zrobili to. Czekaj, bo tutaj tak. Bo tu jest zbyt dużo linii pomocniczych, one nam tutaj teraz nie pomogą. O, dobra. To też ładnie mi tutaj nie wejdzie. Ale tak czy siak. Bo tutaj kawałek tu, to będzie się tam dalej ciągnąć, żeby nie było. Więc tutaj my sobie. Poczekaj, bo tutaj to jakoś tam już skręca, co nie? Tak, tutaj to już sobie tą dzielnicę odbijemy trochę w innym swojego rodzaju tej torze. Tor. I tak, stąd tu. I stąd tutaj nawet właściwie. I później dociągnijmy to sobie może taki tutaj zakręcik. O! I tu podłączymy. Jest to dziwnie wygląda, ale działa. To jest najważniejsze. To się bardzo, jak budujecie, jak budowaliście, jak budować się mieliście. Macie już nawet wodę prawie w większości miejscach. Co jest dobrą wiadomością. Czy coś wy byście tutaj jeszcze ode mnie bardziej chcieli? Można by było. Nie postawimy o mnie. Nie. Może bym postawić jakiś taki jeden z parków, proszę bardzo. Czy skatepark? Tutaj gdzieś. Postawione jest, postawione, dobra. I tutaj, łapanie, ile tutaj ludzi chodzi? A, bo tu jest ten metro, no tak. No tak, to tu będzie dużo ludzi chodzić. Stąd sobie pociągnijmy. Dzisiaj chyba dla was będzie to jedyny odcinek, tak mi się wydaje. Tak mi się coś wydaje, że więcej odcinków nie będę wam montowywać. I tak dawno tutaj odcinków nie było. A nam będziecie mieli dwa aż pod rząd, więc już w ogóle daj. No i tak mi się wydaje, że tak to z tym będzie. Dobra. Tu trochę sobie zaczniemy z tym skręcać, bo to będzie tutaj. Jakoś sobie podłączymy, zrobimy z tą ścieżkę. Czekaj, tu właściwie. To po co ty zróbmy, żebyś ty wjechał w dół. A nie, jednak nie pozwoliliśmy tego pięknie zrobić. No trudno. Zróbmy sobie tutaj przejście i tutaj zejście w dół. Gdzieś. I tutaj się podłączysz. Dobra. To jest zrobione, proszę bardzo, macie ścieżkę. Natomiast tutaj jest ten park i. O, dostałem cześć. No, nie mogę ci teraz odpisać, no niestety nagrywam odcinek. Znaczy już kończę nagrywanie, więc zaraz, jeżeli nie zapomnę, a zapomnę, no to będę mógł się tym zająć. Dobra,
Tu sobie zróbmy zejście te w dół, co miało być. Czekaj. O, chyba, że mi tutaj to zejdzie w dół. Czekaj. Uwierz w siebie, uwierz w siebie. Dobrze wiesz, że da się tak zrobić to. O. Dobra. I tutaj. Czekaj, czy tu mi się to uda zrobić taki zakręcik, jak ja bym chciał. No dobra, już niech będzie taki bardzo, bardzo przekombinowany to na maksa. Ale tu, chwila, to tu... Ile tu jest ludzi? Czy oni wszyscy idą do tej stacji metra? O Boże... To nie miało tak wyglądać. That's not supposed to be that. Dobra, tak czy siak, kończymy ten odcinek, bo to przeszło moje ludzkie wyobrażenia o tym, ile ludzi będzie korzystać z tej linii metra. 7. 69 i to się powiększa. I tutaj jest coś niezaciekawe, bo jest 209. 100. No a trzeba powiększyć tutaj jeszcze dalej z jeden skład na pewno metra. I luknijmy sobie na tą linię metra. A tu już się uspokoiło z kolei. Znaczy, czy uspokoiło się, to nie powiem, ale jest całkiem dobrze, tyle powiem. Dobra. Zakończymy dzisiejszy odcinek. W kolejnym odcinku bym chciał zainwestować może w pociągi. O właśnie, mamy trochę forsy, to sobie kupmy ten kawałek ziemi. Będziemy mieli zakończone. Jak zdobędziemy kolej... Czekaj, zobaczmy ile tygodni przegraliśmy. Okej, nie jest aż tak źle. Kolejny kamień minowy to jest 55 tysięcy. A my musimy mieć ile ludzi? 65. Musimy dobić do Megapolis, czyli do Maxa. No dobra, niech ci będzie. Tutaj, no tak, tutaj nasze ścieki się właśnie wylewają i trzeba będzie je przerzucić gdzieś indziej. Albo trochę je pozmieniać czy coś, bo tutaj się to strasznie wylewa. Mamy pociągi, więc pociągi będziemy mogli już zainwestować w kolejnym odcinku, żeby nasze miasto trochę jeszcze tym się wzbogaciło i żeby tutaj ludzie mieli jakąś lepszą komunikację poza metrem, tramwajami i autobusami, które... No i koleją minową, które aktualnie są w naszym mieście, żeby nie było. To nie jest tak, że te komunikacje są złe. Zerknijmy sobie na koniec, jak tam ludzie korzystają z naszego parku. Czekaj, tutaj jest nasz park. Ładnie, ładnie. Możemy nawet teoretycznie podciągnąć jeszcze o jeden. I czy tutaj... Czekaj, Bombaj. Bo ja już przyciągnąłem na maksa ten odcinek, żeby nie było. Trzy osoby nawet są tutaj, czekają na tak, no bo jak mają za darmo wejście, no to nic dziwnego. Zejdźmy sobie tutaj, zobaczmy. Okej. Okay. No, parę ludzi chodzi, parę ludzi korzysta. I takim pięknym akcentem w naszym parku kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie stawić łapkę w górę. Wow, ile jest ludzi. Jeżeli jesteście nowi, możecie kliknąć subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, bo zauważyłem, że dosyć dużo was ostatnio tutaj zaczęło przychodzić. Z czego się bardzo cieszę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tak, tutaj jesteśmy. Tu dzisiaj to kręciliśmy. I tak dzisiaj kończymy z takim... Cześć!